Drodzy koledzy, szanowni goście, po pierwsze chcę powiedzieć, że to dla mnie wielki zaszczyt, iż mogę współorganizować to spotkanie. To oczywiście też wielki zaszczyt, że mogę być głosem Śląska i języka śląskiego w Parlamencie Europejskim. Pamiętamy bardzo dobrze taki safe pack dotyczący mniejszości. A w grudniu 2020 roku po raz pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego mówiłem po śląsku, a polscy tłumacze nie byli w stanie tego zrozumieć, dlatego że to jest język, a nie dialekt. Niestety w dalszym ciągu w Polsce nie jest on uznany. Nawet jeżeli 500 tysięcy ludzi deklaruje, że mówi po śląsku i również powiedzieli to jasno w czasie ostatniego spisu powszechnego. Silesians. So as you can see, the Silesian issue is not only a regional issue. The Silesian issue concerns Europe as well, because our identity is an integral part of European identity. And yes, it is true. Support for joining the EU in the Polish European Union membership referendum was the highest in Silesia. United in diversity, this is the time to implement the EU motto in our case, fully and truly. This is why I was involved in the organization of the parliamentary intergroup, which is dedicated to our language, culture and identity. We have been waiting far too long for the recognition of our fundamental rights. Enough is enough. Now it is time to put it on the European agenda. I would like to welcome all members of the European Parliament. Also, a warm welcome to my guests in Warsaw from the European Parliament office, Professor Adam Bodnar and Szczepan Twardoch, from my office in Katowice, named Śląsko Ambasada, Professor Małgorzata Myśliwiec. Finally, I would like to also welcome all the online followers of our meeting. Dear honorable guests, I appreciate your willingness to take part in this unique and historic meeting for Silesia. It is time to introduce today's speakers briefly. Professor Małgorzata Myśliwiec, a political scientist at the University of Silesia. Her academic activity is focused on the research of the political processes in Europe and Upper Silesia. Her presentation, History of Creation of the Silesian Identity, will explain to us the most important historical milestones which established the Silesian region. Mr. Szczepan Twardoch, a Silesian writer and one of the most popular in Poland as well as abroad. His novels are about Silesia and Silesian people. He has been awarded and recognized internationally. Today, in his speech titled Silesian Identity, he will present the modern evidence of the Silesian identity. And last but not least, Professor Adam Bodnar, former ombudsman, dean of Faculty of Law at University of Social Sciences and Humanities. Lately, Professor Bodnar is involved in the pro-democratic initiative Tour de Constitucja, which is focused on the explanation of why respecting the Constitution is crucial for every citizen. In his presentation, Legal Aspects of Recognition of the Silesian Language, he will present legal arguments which will justify the thesis that Silesian language fulfills the legal requirements. And now it's time for the first speaker. Professor Myśliwiec, you can begin. The floor is yours. Thank you very much, Łukasz. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie pośle, w pierwszej kolejności chciałabym serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w dzisiejszym posiedzeniu. Dla nas, Ślązaków, to wiele znaczy, że zjednoczona Europa nas dostrzega. Jesteśmy bowiem przekonani, że nasza kultura i język zasługują na ochronę i przetrwanie. Next slide, please. Moim zadaniem jest opowiedzieć dziś Państwu, jak kształtowała się nasza tożsamość. Spójrzmy zatem najpierw na mapę. Śląsk to typowy europejski region pogranicza. Znajduje się w bardzo wyjątkowym miejscu Europy Środkowej. Dzięki Bramie Morawskiej jest bowiem wygodnym korytarzem prowadzącym z południa na północ. Dziś, w dobie samolotów i szybkiej kolei, być może nie ma to większego znaczenia politycznego. Jednak przez wieki liczni władcy rywalizowali o możliwość sprawowania kontroli nad tą częścią Europy.
Dlatego Śląsk na przestrzeni dziejów pozostawał pod wpływem różnych kultur. Polskiej, niemieckiej, czeskiej, morawskiej i austro-węgierskiej. Next slide, please. Na przełomie IX i X wieku Śląsk wchodził w skład państwa wielkomorawskiego. Następnie znalazł się w strefie wpływów dynastii Piastów. Po niemal 400 latach relacji z państwem polskim w 1372 roku wszedł w skład korony czeskiej. Od tej pory słowiański język, jakim posługiwali się mieszkańcy regionu, a także ich kultura, rozwijały się w zupełnie nowych realiach społecznych, kulturowych i politycznych. W 1526 roku Śląsk dostał się pod panowanie dynastii Habsburgów. Pomimo peryferyjnego położenia, region podlegał procesom charakterystycznym dla państw Europy Zachodniej. Natomiast jego mieszkańcy znakomicie wykorzystywali możliwości rozwoju, jakie stwarzała przynależność do struktur politycznych i ekonomicznych jednego z najpotężniejszych państw ówczesnej Europy. Jednak często awans społeczny i związany z nim sukces ekonomiczny zależały od znajomości języka państwowego. Zdobywając kompetencje w tym zakresie, Ślązacy stawali się wielojęzyczni. Next slide, please. W XVIII wieku, po trzech krwawych wojnach, będących rezultatem rywalizacji pomiędzy dynastiami Habsburgów i Hohenzollernów, Śląsk został podzielony pomiędzy dwa organizmy państwowe. Ów podział miał znaczący wpływ na rozwój poszczególnych jego części. Ziemie, które dostały się pod panowanie pruskie, podlegały procesom bardzo intensywnej modernizacji. W sposób szczególny można to było obserwować na Górnym Śląsku, który był regionem niezwykle bogatym w złoża naturalne. Natomiast ziemie, które pozostawały pod panowaniem Austro-Węgier, na swój sposób pozostawały ziemiami dla Wiednia peryferyjnymi. Next slide, please. Sytuacja regionu zmieniła się po raz kolejny po I wojnie światowej. Sporne interesy zwycięzców spowodowały, że na Śląsku, podobnie jak i w innych regionach Europy, takich jak kraj Zary czy Szlezwik, zarządzono plebiscyt. Patrząc na liczbę wszystkich oddanych głosów, należy zauważyć, że plebiscyt wygrały Niemcy. Next slide, please. Jednak decyzją konferencji ambasadorów w Paryżu, podjętej 20 października 1921 roku, Śląsk po raz kolejny został podzielony, tym razem pomiędzy Niemcy i odradzającą się Polskę. Next slide, please. W okresie między dwiema wojnami część przyłączona do Polski, jako jedyny region państwa, korzystała z szerokiej autonomii terytorialnej. Miała prawo do powoływania własnego parlamentu i organu wykonawczego. Wprowadzał on w życie ustawy Sejmu Śląskiego, finansując założenia przyjętej polityki dzięki środkom ze Skarbu Śląskiego. Wybitni politycy tego okresu, tacy jak marszałek regionalnego parlamentu Konstanty Wolny, przyczynili się do rozwoju polskiej kultury prawnej oraz upowszechnienia idei państwa prawa. Next slide, please. Pod koniec XIX i w XX wieku na ziemiach śląskich, położonych w zależności od okresu historycznego, po obydwu stronach granicy, przychodzili na świat wybitni uczeni, którzy w XX wieku aż 12 razy sięgali po Nagrody Nobla. Dziś są oni z dumą zaliczani w poczet noblistów reprezentujących istniejące państwa, ale my również jesteśmy dumni, że urodzili się na historycznych ziemiach śląskich. Next slide, please. Rywalizacja polityczna przyniosła także rezultat w postaci rywalizacji na polu architektury. Połączenie ambicji młodych architektów, którzy przybywali na Śląsk z finansowymi możliwościami tworzenia i realizowania śmiałych, modernistycznych wizji, zaowocowało niezwykłymi projektami. Next slide, please. Bez wątpienia oddziałują one także dziś na wyobraźnię wybitnych przedstawicieli tego zawodu. Prace Tomasza Koniora, Przemo Łukasika i Macieja Franty wygrywają najbardziej prestiżowe konkursy na świecie i bez wątpienia wywierają znaczący wpływ na kształtowanie współczesnej śląskiej tożsamości. Next slide, please. Jednak śląska historia nie ma tylko pięknych kart.
Wiele z nich czeka jeszcze na opowiedzenie i wprowadzenie do systemu edukacji. Jedną z nich są tragiczne doświadczenia, które stały się udziałem Ślązaków po 1945 roku. Dokładnie za tydzień, 27 stycznia, będziemy obchodzili 77. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Oddamy wówczas hołd ofiarom nazistowskich zbrodni, ponownie wzywając, aby nigdy nie pozostawać obojętnym wobec zła. Ale czy rok 1945 dla wszystkich Europejczyków oznaczał zakończenie cierpień i okrucieństwa? Niestety nie. Po zakończeniu strasznej wojny na historycznych ziemiach śląskich, niemal w całości wcielonych do państwa polskiego, nadal działały obozy, w których osadzano odmiennych kulturowo mieszkańców regionu. Wielu z nich zostało także wywiezionych na przymusowe roboty w głąb Związku Radzieckiego. O tych wydarzeniach nie można dziś przeczytać w podręcznikach historii. Są one jednak żywe w śląskiej pamięci zbiorowej. Next slide, please. Okres po II wojnie światowej to okres intensywnej industrializacji, a także degradacji środowiska naturalnego. Wysokie tempo produkcji przemysłowej zwolniono dopiero po 1989 roku. Przeprowadzone wówczas reformy spowodowały konieczność rozpoczęcia procesu transformacji społecznej i gospodarczej na Śląsku. Dla wielu rodzin przywiązanych do tradycji takich zawodów jak górnik czy hutnik nastał bardzo trudny czas. Ale stopniowo udało nam się przezwyciężyć zaistniałe trudności. Next slide, please. Jaki jest zatem dzisiejszy Śląsk? Nowoczesny, lecz czerpiący ze swojej bogatej przeszłości i wielokulturowej tradycji. Piękne sale koncertowe rozbrzmiewają utworami przypominającymi o muzycznych tradycjach regionu. To tu bowiem tworzyli tak wybitni kompozytorzy jak Henryk Mikołaj Górecki czy Wojciech Kilar. Na Śląsku powstaje znakomita literatura, powieści, opowiadania i eseje takich autorów jak Szczepan Twardoch czy Zbigniew Rokita opowiadają o Śląsku, ale i po Śląsku. Podobnie jak przedstawienia teatralne, które powstają dzięki znakomitym dyrektorom Mirosławowi Neinertowi i Robertowi Talarczykowi. Zawsze grane są przy szczelnie wypełnionych publicznością salach. Nasz język nie jest tylko reliktem przeszłości, który chcielibyśmy pozostawić wyłącznie ustnej tradycji i zamknąć w kulturowym skansenie. Śląski jest jeszcze językiem żywym, którym posługujemy się tworząc sztukę wysoką, nawiązując do naszej historii i tradycji, a także komunikując się przy użyciu nowoczesnych narzędzi. Szanowne panie posłanki i panowie posłowie, w 2011 roku niemal 850 tysięcy obywateli polskich zadeklarowało narodowość śląską. Od kilkudziesięciu lat obserwujemy renesans języka i kultury śląskiej. Lecz bez formalnego uznania i instytucjonalnego wsparcia nie mają one szansy na przetrwanie. A jako Ślązaczka jestem przekonana, że nasza kultura i język zasługują na to, aby w przyszłości nadal współtworzyć kulturę europejską. Next slide, please. Dziękuję za uwagę. Thank you very much, Professor Małgorzata Myśliwiec, for your presentation. Our next speaker is Szczepan Twardoch. Szczepan, the floor is yours. Dear Mr. Szczepan Twardoch, you can please press speak button one time. I'll speak in Silesian. Szczepan, okay. Wciśnij knefel. Yeah, Józef wcisnął. Good morning, everyone. Thank you for invitation. Thank you for letting me be here. And I will try to be a voice for a Silesian culture, if you please. And Łukasz asked me to speak in Polish, so I will. But may you have any questions, you can ask me them in English, if you please. Dobrze, dlatego będę mówił teraz po polsku i będę mówił o tożsamości śląskiej, o drogach do tego, do uznania i znalezienia w sobie tej śląskości
o różnych drogach i o tym, co tożsamość śląska w tej chwili tak naprawdę oznacza. No, przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że w naszej tożsamości nie ma miejsca na nacjonalizm. Trudno sobie wyobrazić śląski nacjonalizm jako taki, i to nie tylko dlatego, że jesteśmy narodem, tudzież etnosem pozbawionym państwowości, lecz raczej dlatego, że w śląskości zawsze zawiera się kulturowa i językowa złożoność. Nie ma śląskości bez dwujęzyczności. Dla każdego Ślązaka awans społeczny zawsze oznaczał wyrzeczenie się swojego języka domowego, języka, którym rozmawiał z rodzicami. Początkowo był to język niemiecki. Od 100, a w większej części Śląska od 70 lat jest to język polski. Jest to również moje doświadczenie. Język polski jest moim drugim językiem. Ja się wychowałem się mówiąc po śląsku, ale ucząc się wyłącznie w polskich szkołach, językiem, w którym pracuję intelektualnie, jest język polski. Dlatego moje książki są w dużej mierze przede wszystkim pisane po polsku. I nie ma w tym nic tak naprawdę złego ani dziwnego. Uważam, że wielojęzyczność i złożoność śląskich tożsamości jest wielką wartością, którą warto zachować. I zwłaszcza w świecie, w którym wzbierająca fala politycznych populizmów bardzo chętnie wykorzystuje dawne nacjonalizmy podawane we współczesnej, nowoczesnej formie, opierające się przecież nie na historycznej prawdzie, tylko jak wiemy od Hobsbawma na jakichś wynalezionych mitach i tradycjach. Drogi dochodzenia do śląskości są różne. Moja śląskość jest śląskością wyniesioną z domu, z rodziny. Ja nigdy nie posiadałem innej tożsamości niż śląska, chociaż kiedy byłem młodym człowiekiem, kwestia ta mnie jakoś nie zajmowała. No, zajmowały mnie inne sprawy, tak jak wszystkich młodych ludzi. I dopiero jako człowiek dorosły, tam po 20 urodzinach, jakoś zacząłem o tym bardziej świadomie myśleć. Natomiast nigdy nie musiałem śląskości w sobie odkrywać. Jednakże w moim pokoleniu, 40 paru latków, taka sytuacja należy już, nie wiem czy do rzadkości, ale na pewno nie jest częsta, zwłaszcza wśród ludzi, którzy zajmują się zawodowo pracą intelektualną, tudzież artystyczną. Wielu ludzi odkrywa swoją śląskość ku pewnemu swojemu zdziwieniu. Łukasz, Kochut, który zaprosił mnie tutaj dzisiaj, opowiadał mi kiedyś, jak swoją śląskość dojrzał w sobie dopiero jako dorosły człowiek. Coś bardzo podobnego opowiadał mi pisarz Zbigniew Rokita. I to również jest wartość. To również jest wartość, ponieważ to pokazuje pewną atrakcyjność śląskości. Atrakcyjność, która być może wynika z tej odgórnie narzucanej i bardzo mocno promowanej, szczególnie przez aktualne władze, monoetnicznej wizji Polski. W śląskości mogą się przejrzeć również ci ludzie, którzy nie czują się związani z polskością, którzy dostrzegają w sobie, w swoich rodzinnych historiach wątki, które w polskości się nie mieszczą. I trzeba pamiętać o tym, wspominała już o tym pani profesor Myśliwiec wcześniej, że śląskość jest słaba. Nasz język jest językiem
wernakularnym, językiem, który mówiło się w domu, językiem w domach, językiem, który nigdy, aż do teraz nie posiadał normy literackiej i my teraz tę normę literacką staramy się wypracować. Podobnie jak stało się na przykład w latach 80. z językiem Luxemburgisch, trzecim germańskim językiem, który mówi się w Luksemburgu, który swoją normę literacką wypracował. Dla mnie jest to taki dobry wzór do tego, co się może ze śląskością wydarzyć, z językiem śląskim. Ale tożsamość śląska jest słaba, a jednocześnie atrakcyjna. I w tym również dostrzegam wartość, ponieważ łatwo można być Ślązakiem w Europie i w europejskości. Być może łatwiej niż Polakiem. I myślę, że w tej inkluzywnej wizji śląskości, na której staramy się teraz budować, która moim zdaniem stanowi fundament naszej tożsamości, w tej inkluzywnej wizji śląskości zmieści się śląskość ludzi z pokolenia moich dziadków czy rodziców, która nawet jeśli nie jest oparta na jakiejś głębokiej refleksji na temat swojej tożsamości, to jednak opiera się na takim podstawowym odruchu, w którym prości ludzie mówią, no nie jesteśmy Niemcami, nie jesteśmy Polakami, jesteśmy Ślązakami. I nawet gdyby śląskość miała się opierać tylko na tej odmowie rozmycia się w tych dwóch wielkich kulturach, między którymi śląskość zawsze była ściskana, to ci ludzie zasługują na uznanie. Ale w tej ciągle słabej i wątłej śląskości również mieści się tożsamość i autoidentyfikacja młodych ludzi, którzy często po śląsku nawet nie mówią, ale chcą do tej śląskości w jej współczesnym wymiarze, o którym również profesor Myśliwiec bardzo celnie tutaj opowiadała, chcą się z nią utożsamić, ponieważ nie odnajdują się w wizji w gruncie rzeczy bardzo archaicznej, XIX-wiecznej, w wizji monoetnicznej narodowej Polski. Tak samo jak nie odnaleźliby się w wizji narodowych, monoetnicznych, nacjonalistycznych Niemiec, co też zresztą ich przodkowie aktywnie robili. Podsumowując i kończąc, chciałem powiedzieć tylko, że te kilkaset tysięcy Ślązaków, nie wiemy tak naprawdę ilu nas jest, ale jest nas moim zdaniem powyżej miliona, te kilkaset tysięcy lub milion Ślązaków zasługuje po prostu na uznanie swoich podstawowych i elementarnych praw, ponieważ prawo do nauczania własnego języka w szkole powinno być czymś oczywistym w latach XX, XXI wieku. W demokratycznym europejskim państwie. I bezrozumny i niepotrzebny opór państwa polskiego w tej kwestii jest moim zdaniem wyrazem jego słabości i obaw. I być może wsparcie europejskich instytucji mogłoby do uznania tych elementarnych praw największej polskiej mniejszości narodowej doprowadzić. Dziękuję Państwu bardzo. Thank you very much, Stepan, for your presentation, for your speech. Our next speaker is Professor Adam Bodnar. Adam, the floor is yours. Dear Mr. Bodnar, if you can please press speak button one time. Ah, okay, right now it's okay. Mm-hmm. We hear you and see you. Okay, ladies and gentlemen, dear members of the European Parliament, first of all, I would like to thank Mr. Łukasz Kochut for inviting me to speak at this important conference and session of the Parliamentary Committee devoted to the
status of the Silesian minority and Silesian language. I send my best greetings from the office of the European Parliament in Warsaw, where I am right now. But maybe I will just follow the example of Mr. Stepan Twardoch and I will continue and I will speak in Polish. Szanowni Państwo, faktycznie, tak jak powiedział pan poseł Kochut, sprawowałem w latach 2015-2021 do lipca 2021 roku funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich ma za zadanie zajmować się całym katalogiem ochrony praw, całym katalogiem praw i wolności, które są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej. Jedno z tych praw jest określone w artykule 35 Konstytucji, to są prawa mniejszości narodowych i etnicznych, które mówią o tym, że Rzeczpospolita Polska powinna wspierać mniejszości narodowe i etniczne w zachowaniu tradycji, kultury, zwyczajów, języka. I mam wrażenie, że co do zasady Rzeczpospolita Polska no, przykłada dość dużą wagę dla ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Natomiast jeżeli się przyjrzymy, jak to wygląda w sytuacji poszerzania praw albo dyskusji nad prawami tych grup, które nie mają przyznanego tego statusu, to nagle okazuje się, że mamy problemy, że tkwimy w jakichś rozwiązaniach sprzed wielu, wielu lat i w pewnym sensie państwo polskie nie stara się nadążyć za zmianami społecznymi, za pewnymi wyzwaniami, które są związane z potrzebami tych grup, które uznają, że powinny mieć swoją odrębność etniczną bądź językową. I chciałbym podkreślić, że dla mnie to było bardzo ciekawe, że w zasadzie przez całą kadencję, kiedykolwiek się pojawiałem na Śląsku, zawsze mnie pytano o to, czy pan rzecznik się opowie za prawami mniejszości śląskiej. Co więcej, miałem wrażenie, że to nie jest tylko i wyłącznie głos polityków, działaczy społecznych, ale po prostu zwyczajnych ludzi, którzy mają potrzebę, żeby ich tożsamość została należycie uwzględniona przez państwo polskie. Pamiętam, że nie tylko pan poseł Kochut się o to dopytywał, ale też bardzo taka aktywna zawsze na forum Sejmu była pani posłanka Monika Rosa, która myślę, że jest jedną z adwokatek dla tego, aby należycie uwzględnić prawa mniejszości śląskiej. Drodzy Państwo, to co było dla mnie zastanawiające, to to, że pomimo tego, że trwa debata, że ten postulat uwzględnienia praw mniejszości śląskiej jest tak akcentowany, to jeszcze do tego dokładają się statystyki. Statystyki, o których już tutaj była wcześniej mowa, ale z punktu widzenia prawnego znaczenie powinno mieć to, że w Narodowym Spisie Powszechnym, który został przeprowadzony w 2011 roku, ponad 840 tysięcy osób wskazało śląską identyfikację narodowo-etniczną i z tego 370 tysięcy wskazało to jako jedyną swoją identyfikację, a pozostałe 570 tysięcy wskazało to jako współistniejącą z identyfikacją polską. Czyli proszę zauważyć, mamy sytuację, która mogłaby w zasadzie dotyczyć no, grupy ludności, która jakby tak porównać do niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, to stanowi mniej więcej nawet połowę jednych z najmniejszych państw członkowskich Unii Europejskiej. To jest, mi się wydaje, ta skala osób, które identyfikują się w ten sposób jest naprawdę duża, biorąc także pod uwagę, że Polska ma łącznie 38 milionów mieszkańców. To jest, drodzy Państwo, są wyniki spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku. Nie wiemy jeszcze, jakie będą wyniki spisu powszechnego przeprowadzonego w zeszłym roku, ale zakładam i myślę, że można podejrzewać, że z pewnością ta liczba osób identyfikujących się nie zmniejszy. I teraz, drodzy Państwo, moim zdaniem, jeżeli mamy taki przepis konstytucji, jak właśnie artykuł 35, który mówi o prawach mniejszości narodowych i etnicznych, to nie oznacza ten przepis tylko i wyłącznie to, że należy chronić te mniejszości, które już są uznane przez państwo polskie, ale należy się na bieżąco zastanawiać, jakie prawa należałoby przyznać tym, którzy się o to ubiegają, tym, którzy się o to
upominają. I tutaj niestety mam wrażenie, że państwo polskie nie chce nawet podjąć tego ciężaru dyskusji. Z jednej strony państwo polskie zasłania się tym, że rzekomo mniejszość śląska nie wypełnia kryteriów mniejszości etnicznej. Z drugiej strony państwo polskie zasłania się tym, że język śląski nie ma statusu regionalnego. I ja uznałem, że najważniejsze dla mnie powinno być skupienie się w mojej kadencji rzecznika na statusie właśnie języka śląskiego jako języka regionalnego. I dosłownie na prawie sam koniec mojej kadencji w styczniu 2021 roku wystosowałem takie kompleksowe wystąpienie do premiera Morawieckiego, premiera Rzeczypospolitej, wskazując, że no są argumenty świadczące o tym, że język śląski powinien mieć status języka regionalnego. I drodzy Państwo, zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych, z artykułem 19 ustawy, za język regionalny w rozumieniu ustawy zgodnie z Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych uważa się język, który po pierwsze jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa. Po drugie, różni się od oficjalnego języka tego państwa i nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka państwa, ani języków migrantów. I drodzy Państwo, jakby spojrzeć na definicję, no to jest oczywiste, że język śląski jest używany za mniejszą liczbę osób niż język polski. I oczywiste jest, że różni się język śląski od oficjalnego języka tego państwa. Natomiast nie jest to także nie jest żadnym oficjalnym dialektem języka polskiego. I teraz otrzymałem odpowiedź na to pismo wystosowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które w dużej mierze się sprowadza do tego, że język śląski zdaniem naukowców nie jest językiem odrębnym, tylko jest etnolektem językowym, albo ewentualnie jest gwarą językową. W związku z tym nie można go uznać za język, odrębny język, a tym samym nie dać mu statusu języka regionalnego. Przy czym, drodzy Państwo, no, ta opinia ministerstwa opiera się na opinii jednego naukowca, natomiast są opracowania naukowe, które mówią zupełnie co innego. I w dużej mierze to jest nie tylko kwestia nauki, ale kwestia też w pewnym sensie decyzji politycznej, czy na ile uznamy, że pewne cechy konstytutywne języka używanego no przekraczają granice czy to gwary, czy etnolektu, jednak są to granice, że należy dany język uznać za język regionalny. Natomiast w dużej mierze władze polskie powtarzają argument taki sam od wielu lat, w ten sposób trochę zamykając dyskusję. Nie usłyszałem odpowiedzi takiej, to teraz przeprowadzimy pogłębione studia, to teraz zatrudnimy całe grono naukowców ze wszystkich uniwersytetów polskich, to teraz zatrudnimy najlepszych ekspertów, żeby to prześledzić. Jest to raczej, odbywa się na zasadzie znalezienia jednej publikacji, przywołania jednego poglądu i w pewnym sensie ucięcia dalszej dyskusji. I teraz warto zauważyć, drodzy Państwo, jeszcze zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, mamy jeden język w Polsce, który ma status języka regionalnego. Jest to język kaszubski. Kaszubi to jest mniejszość, która zamieszkuje północne terytoria Polski, też o dość skomplikowanej historii, też która charakteryzuje się swoją odrębnością. I ktoś mógłby zadać pytanie, no to dlaczego język kaszubski ma status języka regionalnego, a język śląski tego statusu nie ma? Po drugie, wydaje mi się, zwłaszcza na forum Parlamentu Europejskiego o tym należy powiedzieć, że ten fakt nieuwzględnienia języka śląskiego jako języka regionalnego został dostrzeżony przez Komitet Doradczy Rady Europy do spraw Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych w czwartej opinii w sprawie Polski, która została przyjęta w listopadzie 2019 roku. Ten komitet doradczy to jest taka, można powiedzieć, takie główny organ, główne ciało opiniodawcze, które weryfikuje, czy każde państwo, które ratyfikowało konwencję ramową o prawach mniejszości, przestrzega ich zobowiązań. I komitet, drodzy Państwo, odnotował
rozczarowanie faktem, że mimo rosnącej popularności etnolektu śląskiego i postępów w jego ujednoliceniu, a także mimo podejmowanych prób nowelizacji ustawy o mniejszościach, nie osiągnięto ani uznania Ślązaków za mniejszość etniczną, ani etnolektu śląskiego za język regionalny. Komitet odniósł się także do statusu innego języka, ale to już jest naprawdę język bardzo, bardzo mniejszościowy, którym posługuje się dosłownie kilkaset osób w jednej miejscowości w Polsce, w Wilamowicach, czyli odniósł się także do języka wilamowickiego. To też jest postulat, żeby ten język uznać za język regionalny. Ale proszę zauważyć, mamy sytuację, gdzie organizacje społeczeństwa obywatelskiego, intelektualiści, pisarze, działacze, naukowcy domagają się uznania języka śląskiego za język regionalny. Ten sam postulat pojawia się w opinii oficjalnej Komitetu Doradczego działającego na podstawie konwencji ratyfikowanej w ramach systemu Rady Europy. Natomiast nic się z tym nie dzieje, to znaczy nie ma, państwo polskie nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku i mam nadzieję, że sesja Parlamentu Europejskiego pozwoli na zwrócenie uwagi na kwestię i na podjęcie rzeczywistego, poważnego dialogu na ten temat, który będzie skutkował uznaniem języka śląskiego za język regionalny. Nie muszę państwa przekonywać, że uznanie takiego statusu ma następnie określone konsekwencje dla państwa polskiego w kontekście prawa do nauczania tego języka, a także w kontekście wsparcia publicznego dla zachowania, utrzymania i kultywowania tradycji tego języka. Także to nie jest tylko i wyłącznie kwestia teoretyczna, to jest kwestia, która ma następnie na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym bardzo konkretne konsekwencje. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli jest taka potrzeba, jestem gotów odpowiedzieć na pytania. Thank you very much, Professor Bodnar, for your speech. As the final speaker, I would like to take the floor. I will continue my speech in Polish with some Silesian fireworks, of course. Już w XVI wieku Ślązacy pisali o sobie, że są nacją dwóch języków, dialektu germańskiego i dialektu słowiańskiego. 170 lat temu śląski malarz i działacz społeczny Jan Gajda na łamach Dziennika Górnośląskiego apelował o zadbanie i zachowanie języka śląskiego. Po 45 roku i wypędzeniu, wysiedleniu Ślązaków używających dialektu niemieckiego, praktycznie na Górnym Śląsku zostali jedynie użytkownicy słowiańskiego języka śląskiego. Jednak w realiach nacjonalizmów komunistycznej Polski musieli ukrywać swój język. Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku nasi przodkowie, w tym moja babcia Irena, byli w szkole karani także karami cielesnymi za jego używanie. Później za moich czasów kar cielesnych już nie było, ale była szykana i dyskryminacja. Mimo wszystkich trwających prawie cały XX wiek przeciwności, język śląski przetrwał i to o nim chcę teraz powiedzieć kilka słów. Język śląski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich. Jest żywym, rozwijającym się językiem, który jednocześnie, w odróżnieniu od innych języków z tej grupy językowej, zachował wiele starych form w słownictwie i w gramatyce. Przykładowo dla współczesnych górnoślązaków teksty późnośredniowiecznych dokumentów mogą być w dużym stopniu zrozumiałe, co jest rzadkością dla innych współczesnych języków europejskich. Śląski był językiem trudnym do skodyfikowania, wprowadzenia wspólnego zapisu. Dialektolodzy wyróżniają bowiem od 8 do 10 grup lokalnych gwar, czyli dialektów języka śląskiego. Pierwszą próbą kodyfikacji języka śląskiego podjął na początku XX wieku doktor filozofii i dialektolog Felix Steuer. Zaproponował on używanie zmodyfikowanego alfabetu łacińskiego składającego się z 30 liter i 9 dwuznaków. Po 1989 roku, po dołączeniu Polski do rodziny krajów demokratycznej Europy, powstało wiele związków i stowarzyszeń promujących język i kulturę śląską. W efekcie w 2009 roku wszedł do użycia zapis ślabikorzowy opracowany przez zespół językoznawców i śląskich działaczy pod przewodnictwem profesor Jolanty Tambor, składający się z 34 liter, w tym z liter pandialektalnych, czyli mogących być czytanych w różny sposób w zależności od dialektu. Oba te zapisy mają swoje wady i zalety, oba nie są kompletne, jednak w tym drugim tworzona jest obecnie ogromna większość śląskiej literatury. Druga dekada XXI wieku to gwałtowny wysyp literatury o Śląsku i w śląskim języku. W języku śląskim powstaje
literatura wszystkich praktycznie gatunków, od poezji czy esejów filozoficznych po literaturę lekką. Wydano książkowe tłumaczenia literatury światowej na język śląski, od klasyków starożytnych, na przykład Aeschylos, po współczesnych gigantów literatury światowej, Charles Dickens czy Lewis Carroll. Kilka lat temu pojawiło się także tłumaczenie Biblii na język śląski. Mam przy sobie egzemplarz, gdyby ktoś chciał zobaczyć, to zachęcam. W sumie pojawiło się ponad 100 tytułów książek napisanych wyłącznie w języku śląskim i trudna do oszacowania liczba książek, w których język śląski pojawia się epizodycznie. Pewnym wzbogaceniem tego i przejawem zachęcania do używania języka śląskiego w poprawnej pisowni jest organizowane przez Demokratyczną Unię Regionalistów Śląskich Dyktando Śląskie, w którym corocznie bierze udział kilkadziesiąt osób. Nie sposób pominąć także literatury polskojęzycznej o Śląsku i Ślązaka, w świetny sposób pokazującym Polakom śląską odmienność kulturową i językową, w tym cieszących się ogromną poczytnością książek obecnego z nami Szczepana Twardocha czy kapitalnej książki Kajś Zbigniewa Rokity, powieści podwójnej laureatki Nike, czyli Oscara polskiej literatury. Język śląski zagościł oczywiście także na deskach teatralnych. Przykłady takich przedsięwzięć to konkurs na jednoaktówki po śląsku, Teatr Kores w Katowicach wystawiający liczne śląskie przedstawienia, w tym kultowe Holonek i Mianują Miechanka, Teatr Górnośląski Mariana Makuli, czyli klasyka teatralna przetłumaczona na język śląski jak Zemsta Fredry, ale i widowiska estradowe w naszym języku oraz Teatr Śląski w Katowicach i sztuki w reżyserii Roberta Talarczyka. W języku śląskim wykonywane są także utwory muzyczne i są to wykonawcy różnych gatunków. I tak mamy grający heavy metal zespół Oberschleisen, rapera Kierona, bluesmana Marka Makarona Motykę czy świętej pamięci Jana Kyksa Skrzeka. W ostatnim dziesięcioleciu język śląski pojawił się również w licznych przedsięwzięciach komercyjnych. Pojawiły się reklamy w języku śląskim dużych korporacji i małych firm. Język śląski jest możliwy do wybrania w telefonach firmy Samsung, ale także na portalu Facebook. Od 2018 roku działa także ogólnośląski portal kulturalno-informacyjny wachtyż.eu. Pojawiły się sieci sklepów, między innymi Gryfnie, które nie tylko reklamują się w języku śląskim, ale przede wszystkim wykorzystują w designie produkowanej przez siebie odzieży i gadżetach śląskie słowa i śląskie przysłowia. Jednak te wszystkie pozytywne dokonania możliwe są dzięki indywidualnej aktywności samych Ślązaków oraz pojawieniu się po 1989 roku dziesiątków śląskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków, które w swoich statutowych celach mają między innymi zapisaną dbałość o śląski język i śląską kulturę. Walkę Ślązaków o emancypację językową zauważyli również dialektolodzy i lingwiści. Ostatnia dekada przyniosła publikację licznych prac i opinii naukowców popierających w swoich publikacjach dążenia do jego prawnego uregulowania w Polsce. Wymienię tylko kilku z nich, świadomie wybierając wyłącznie uczonych niezwiązanych z górnośląskimi ośrodkami naukowymi. To m.in. profesorowie Maria Szmeja, Tomasz Wicherkiewicz, Henryk Jaroszewicz, Tomasz Kamusela czy Sławomir Łodziński. Jak wygląda jednak kwestia języka śląskiego w oficjalnych danych statystycznych państwa polskiego? Po raz pierwszy obywatele Polski mogli zadeklarować używanie przez siebie języka śląskiego w Narodowym Spisie Powszechnym 2002 roku. W kolejnym spisie z 2011 roku po raz pierwszy mogli go określić jako swój język ojczysty. I tak w 2002 roku 56 600 osób zadeklarowało używanie języka śląskiego w swoim domu. A już w 2011 roku 529 400 osób tak się określiło. To zdecydowanie więcej niż łącznie wszystkie pozostałe mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Na wyniki zakończonego we wrześniu ubiegłego roku spisu powszechnego oczywiście czekamy. I chcę, żeby tutaj coś mocno wybrzmiało. Tożsamość śląska nie jest w kontrze z Polską, czy z jakąkolwiek inną. Jest po prostu inna. Bierze się z innej historii. Ma inne źródła. I jak dwie rzeki, jak Wisła i Odra, są obok siebie, a nie przeciwko sobie. I dlatego szczerze nie rozumiem tego braku woli politycznej w Warszawie i to po różnych stronach sceny politycznej w kwestii uznania języka śląskiego. Próby uznania śląskiej godki za język regionalny podejmowane były w polskim Sejmie kilkakrotnie. W 2010 i 2012 poseł Marek Plura złożył projekt ustawy włączający język śląski do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznym i języku regionalnym.
w 2018 i 2020 podobny projekt złożyła posłanka Monika Rosa. Zwróćcie proszę uwagę, ciągle przez 4 kadencje polskiego parlamentu stale prowadzony był co najmniej jeden projekt zgłoszony przez górnośląskich posłów. Każdorazowo pod złożonymi projektami podpisywało się kilkudziesięciu posłów z różnych opcji politycznych. Każdorazowo bez względu na aktualnie rządzącą opcję polityczną projekty były odrzucane przez polski parlament. Na szczególną uwagę zasługuje jeszcze jeden obywatelski projekt ustawy złożony w 2014 roku w czasie trwania siódmej kadencji Sejmu, pod którym podpisało się ponad 140 tysięcy Ślązaków, procedowanym i finalnie odrzuconym przez polski parlament. Zwracam na to uwagę, bo to 140 tysięcy Ślązaków fizycznie swoim podpisem prosiło państwo polskie w imieniu wykazanych w spisie powszechnych 530 tysięcy użytkowników języka śląskiego o jego uznanie. To ogromna determinacja i wyjątkowa jednomyślność, ale ten ogromny trud obywatelski został niestety zignorowany, zmielony i wyrzucony do kosza. Ignorowanie w Polsce prawa Ślązaków do używania własnego języka, prawa jednoznacznie określonego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Europejskiej Karcie Języków Regionalnych i Mniejszościowych, ale także, o czym wspominał pan profesor Adam Bodnar, w Konstytucji Polski, wyjaśnia oficjalna opinia polskiego rządu opublikowana 9 lutego 2021 roku w związku z ostatnim projektem poselskim. Polski rząd ex cathedra wprost kwestionuje w niej istnienie języka śląskiego, wskazując jednocześnie na finansowy powód negatywnej opinii na temat tego projektu oraz absurdalną obawą, cytuję, mnożenie się żądań o objęcie dialektu przepisami tej ustawy i idącą za tym integracją języka polskiego. Innymi słowy, polski rząd stwierdził, że po prostu nie chce wydawać na wymagane przepisami finansowanie języka śląskiego, a istnienie 530-tysięcznej społeczności używającej swojego innego od polskiego języka może zagrozić samym swoim istnieniem około 38-milionowej społeczności użytkowników języka polskiego. To jest kompletna bzdura i chyba jednak słabość, tak jak powiedział Szczepan. Formalne nieuznawanie języka śląskiego w Polsce pozwala także na sielankowe, wzorcowe wręcz przedstawianie Polski w zakresie realizowania międzynarodowych konwencji, przepisów i regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących języków regionalnych i mniejszościowych. Ci sami urzędnicy ministerialni bowiem, autorzy tego ksenofobicznego stanowiska rządu, byli też autorami trzeciego raportu dla sekretarza generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych z września 2019 roku. Już pierwsze strony tego raportu muszą wprawiać uważnego czytelnika w zakłopotanie. Zdanie: 301 tysięcy osób zamieszkujących terytorium RP zadeklarowało używanie w domu języków mniejszościowych lub języka regionalnego. Szokuje, gdy wie się, że oficjalny raport Polskiego Głównego Urzędu Statystycznego podaje, że niepolski język używany jest w kontaktach domowych przez prawie 950 tysięcy osób. Oczywiście nie można powiedzieć, że jest uczciwy, że ten raport nie jest uczciwy, że kłamie, ale opisuje sytuację wszystkich posługujących się innym niż polskim językiem. Pewnym kuriozum jest powołanie się w dalszej części raportu na opinię Rady Języka Polskiego, którą przy najlepszej woli trudno posądzić o obiektywizm i znajomość języka śląskiego oraz na nieuznawanie tego języka w Polsce. Czyli po prostu nie ma języka śląskiego, bo my większość nie chcemy, aby oficjalnie był. Czysta polityka. Każdego może też zastanawiać, skąd ten ogromny, prawie 500-procentowy przyrost użytkowników języka śląskiego w kolejnych wynikach spisowych na przestrzeni zaledwie 10 lat. Wyjaśniają to sytuacje zaobserwowane m.in. przez moich asystentów w czasie ubiegłorocznego spisu powszechnego. To jest taka obawa najstarszych górnoślązaków przed oficjalnym, urzędowym zadeklarowaniem używania języka śląskiego. To jest oczywiście pozostałość z traumy z czasów komunistycznego nacjonalizmu i próby zbudowania jednonarodowego społeczeństwa, ówczesnego strachu przed przyznaniem się do tego. Niestety żaden polski rząd przez ostatnich 30 lat nie zrobił najwyraźniej nic, aby ten strach mógł zniknąć, a działania obecnego polskiego rządu wręcz wskazują na zasadność takiej obawy. Zatem czy naprawdę jest, jak wydawało się wcześniej, dobrze z językiem śląskim? Imponujące
zestawienie śląskich wydawnictw i literatury śląskojęzycznej, przedsięwzięć teatralnych, muzycznych, biznesowych i innych, to przede wszystkim przejawy niesłychanie silnej woli Ślązaków, aby przetrwał ich język. To niskodochodowe lub niedochodowe przedsięwzięcia robione z miłości do ojczystego języka. To rozpaczliwa próba jego uratowania, przetrwania. Przetrwania wbrew woli państwa, którego jesteśmy przecież lojalnymi obywatelami. Dzisiaj autorzy literatury śląskiej, ci, którzy wychowali się wyłącznie w śląskojęzycznym otoczeniu, mają 70-80 lat. Alojzy Łysko, Bogdan Dzierżawa, Eugeniusz Kosmała, Marian Makula. To jest ostatnie pokolenie ludzi, dla których śląski jest tak naturalny jak oddychanie. Dzisiaj jest ostatni moment, aby uratować nasz język przed zniknięciem, a co najmniej przed silnymi zniekształceniami. Sami bez systemowej pomocy tego nie zrobimy. To przede wszystkim oczywiście obowiązek Polski, państwa, którego jesteśmy obywatelami, ale to także obowiązek Europy, której jesteśmy integralną częścią. I dlatego tutaj jestem, jak ostatni Mohikanin walczący o nasze śląskie, tak bardzo europejskie dziedzictwo. Liczę na wasze wsparcie. Dziękuję Laurentowi Wincze i François Alfonsiemu za umożliwienie mi tego wystąpienia tutaj na naszej intergrupie. Konkludując nasze spotkanie i czekając na wasze pytania do mnie i do naszych prelegentów, dziękuję za prezentację ekspertów zawierające szereg konkretnych faktów i argumentów dotyczących śląskiej sprawy. Wyjaśniliście, że śląska tożsamość nie jest wyimaginowanym tworem czy chwilową modą, to po prostu oddzielny byt, który jest mocno zakorzeniony w dziedzictwie europejskim i który wykuwał się na styku trzech kultur. Pokazaliście, że śląska tożsamość to nie tylko długa historia, ale także teraźniejszość. Nasza kultura przeżywa dziś renesans za sprawą twórców, którzy promują ją w świecie. To taki śląski skarb i produkt eksportowy, z którego możemy być dumni. Prezentacja profesora Bodnara wskazała z kolei, że istnieje pełna prawna legitymacja do uznania języka śląskiego. Będziemy się posługiwać jego argumentami prawnymi w dalszej walce o prawa Ślązaków i Ślązaczek. Cieszę się, że wasze głosy są słyszalne tutaj w naszym parlamencie, w Parlamencie Europejskim. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby dalej walczyć o sprawę śląską. Za dużo było spotkań kończących się na niczym, dlatego chciałbym z tego miejsca ogłosić, że złożę projekt rezolucji dotyczący uznania języka śląskiego. Pozwolę sobie przytoczyć dosłownie w zasadzie końcowe dwa postulaty. Po pierwsze, wskazuję, że rząd i Parlament Rzeczpospolitej Polski powinny doprowadzić do uznania śląskiego za język. Po drugie, wzywa Komisję Europejską do zachęcania rządów państw członkowskich do wspierania wielokulturowości Europy, której języki regionalne, nie będące oficjalnymi językami Unii Europejskiej, są wspólnym dziedzictwem wszystkich obywateli Unii Europejskiej. I zakończę w języku śląskim, tak jak wtedy na sali plenarnej. To jest oca godać po śląsku, my są tajlom skuplowanej Europy i są my w prawie do naszej godki, tak doma we antach, jak i we szulach do naszych bajtli. My są usia, godali my, godamy, a godać bydymy. Pięknie wam dziękuję. But today I will help our dear interpreters to translate into English. It is not a shame to speak Silesian, it is a pride. We have right to speak Silesian not only at our homes, but also in our departments or schools. We spoke Silesian, we speak Silesian, and we will speak Silesian in the future. Thank you very much. Looking forward for your questions. Bien, je pense que nous avons 20 minutes pour un échange. Dans la salle, plusieurs personnes sont là. Peut-être veulent-elles un commentaire ou une question, nos professeurs qui sont en ligne ou Lucas qui est ici à la tribune. Quelqu'un demande-t-il la parole? Oui, madame, allez-y. But maybe English is easier. I think it was Mr. Twardoch who said that many people discover their being Silesian when they are grown-ups. I think you discover your identity very often when you are a grown-up, because you discover your identity in the encounter with people who are different, and you meet them with the time. Probably when you grow in your surrounding and everybody is more or less like you, it's so obvious, evident, and self-understood that you don't ask yourself questions.
first when you meet others, and that's why it is so important, because Mr. Bodnar sounded like he discovered that he is Polish and not Silesian when he started going to Silesia, and they started asking him, why don't you recognize, or when will the Silesian language be recognized? And from my experience, but we're talking here about national identity, and the identity has consists of millions of elements. If I could advise anything, I'm always very impressed by this book of a French writer, Lebanese origin. His name is Amin Malouf, and he wrote a book which is called Les Identités Meurtrières, I think it is in French, which shows very, in a fantastic way, what identity really is, and the national identity is just one element of the identity we have. But my private national identity, and I think, Łukasz, it's for many Silesians is the same. When I started going for longer times to Warsaw from Kraków, I realized what a difference there is, and that I'm really from the south of Poland and from Kraków. But when I first went for a longer time to France, I really realized how very much I am Polish. And when I lived in Kathmandu, Nepal, I lived there for between 2 and 3 years, I realized how very much I am European with everything that Europe carries with it. And in fact, that's why I am in this house, because I became European in Kathmandu. So I think that this encounter with others, but now, there is a very interesting discussion on Twitter about Silesian and not Polish, or Polish and Silesian, etc., etc. And I think we should deepen, especially that we are in Alsace. They have also this huge problem here, being Alsacien or French or German or whatever, and this language, I don't think it's recognized as a language here as well. I think first that we should deepen this discussion, because it's extremely important for all sides, this encounter of you and me, to me, is extremely creative and interesting. And secondly, frankly speaking, I always thought that as national identity is concerned, you have those different layers, European, Polish, Silesian, or Kashubish, etc. And here you say very clearly, no, Polish not. So this, inclusion and exclusion, etc. I would love to have a more profound and longer discussion about it. Thank you very much. Merci. En ligne, il y a Monsieur Winkler qui veut intervenir, donc je lui donne la parole. Merci beaucoup, François. Thank you very much. I would like to thank all those who had the initiative, Lukasz Kohut, and all the colleagues who had this initiative to have this very interesting series of presentations. Really very, very interesting and very important. And I just ask the floor for a very simple question. I would like just to make a declaration of solidarity, if it's possible. I would like to declare my solidarity with Lukasz Kohut and with all the Silesians, and I think I'm free to speak also on behalf of my community, which is the Hungarian community in Romania, in Transylvania, and I would like to make the same declaration of solidarity. And I think that all identities, all languages, all cultures are equally important. I think that it should not be a matter of number of speakers of that language or bearers of that identity. I think that 1 million, 2 million, or 100,000, or 2,000 of people are equally important when they carry a culture, when they carry a distinctive identity. And we are speaking a lot lately of the European way of life. We even have a commissioner for the European way of life. And I think multiple identities, multi-layered identities, complex identities, languages, living languages, because that was very important underlined by the speakers, that it's about a living culture, it's about a living language. So those are very important. And one more thing that was underlined by a speaker, it's not a question of science. Many
times, often, our problems, minority language speakers' problems, are not a question of science, they are a question of politics. So if it's about politics, then let me just remind everyone that, you know, it's about unity. So minorities, ethnic and linguistic minorities across Europe and in the European Union should stand united, because we, if we are united, we stand, and divided, we fall. That knows everybody. So let us support this minority intergroup in the European Parliament and carry it forward. Let us be united in solidarity. Members of ethnic minorities, of linguistic minorities, and all the minorities in the European Union. Let us support the FUEN, the Federal Union of European Nationalities, and let us support the Minority Safe Pact, because I am sure that our European Citizens Initiative, the Minority Safe Pact, is not a story which has ended already, but it is a story, it is not a story, but an initiative that has its own life, and this life has not yet ended, it is in full evolution. Thank you very much. La parole. Thank you very much. Thank you for giving me the floor, and I will speak our lingua franca, English, which we all used to it. I don't speak, unfortunately, Silesian, like most of us in this room probably, which is not the case, not a reason not to fight for recognizing the language, the Silesian language, Śląska Gadka. I think it's political. We have proofs, we have reasons to understand scientifically, historically, socially, that this is a language, and we have hundreds of publications, if not thousands on it, but it's clear that it's a political decision to be made, that it's approved as a regional language. And I must say, I followed this discussion for a very long time, and I must say it's not only in Poland, but in general, it's a political willingness of do so or not. And every next government in the past, whether it was progressive, conservative, or any other, had no willingness to recognize Silesian language as it is, and persuade the parliament, in Polish case, parliamentary majority to vote in favor of this decision. This was a case of Kashubian language, and I represent also a region. I used to be a member of the parliament and the mayor of the city, which is in the Pomeran region, and Kashubian language is being taught in the schools. 400 schools in my region have lessons in Kashubian. At the Danzig University, we have Kashubian taught as a language for the students, so there are next generations of studying Kashubian. And I'm waiting for this case with the Śląska Gotka. I remember when I visited Łukasz in 2019, and to my surprise, with Łukasz's help of, as a translator, I presented preamble of Polish constitution in Silesian for the first time. In 2019, we have Polish constitution, thanks also to my colleagues being present here, since 1997, and until 2019, nobody translated even the Polish constitution into Silesian. That's a very weird thing. And there's a very strange situation. This shows how this language is being treated by Polish authorities, and there should not be case. I agree fully with Adam Bodnar that it's against Polish constitution, Article 35 of protection of minority languages. And my proposal is, since we are fighting against breakdowns of the rule of law in Poland, and we as opposition, we are
are cooperating. We should, as leaders and political parties, one of the issues to put on agenda, which we will change in the future government, is the recognition of the Silesian language as a regional language. And this should be a consensus among our parties, and we should declare it officially that when we take over the power, we will recognize the Silesian language. And that's the proposal I put as a table. And one of the leaders of the party already declared that I will be in favor. Thank you. Bien. Je vais vous donner la parole. Juste, nous avons un créneau de réunion qui s'arrête logiquement à midi. On pourra certainement déborder de 5 minutes. Si nos intervenants invités veulent intervenir avant la fin de la réunion, il faut qu'ils puissent le faire. Donc, mais je suis ravi de voir cette participation ici dans la salle. Donc, je vous cède volontiers la parole, madame. Thank you very much, and thank you very much for the invitation. I'm not a member of the intergroup myself, but this has been a very interesting discussion. And I'm also, as colleagues already have said, very much ashamed of that in our own union we are talking about united in diversity, but in the end we see that we are far away from the diversity or end united that we are very much talking about. And I'm Swedish MEP, but I also have Kurdish root myself. So I know very well how it is to belong to a minority. I would apologize for my maybe a bit ignorant question, but my question actually regards to how have the identity and the language been able to survive during those circumstances. As a Kurdish from the Turkish part, for example, one of the way that the language and identity survived quite hard was that many of the time people were living in the villages and were very much cut out of the big cities and from television and radio and so on. But now when the big urbanization from the 1890s and on started, we also see that many lose the language, identity, and so on. So it would be very interesting to hear how the situation is. Thank you. I think we have only 5 minutes to answer all these questions. Thank you for all the questions. Let's start from Stepan Twardok, the question about identity from Ruzatun. Hello. Thank you for all these questions. Thank you, Mrs. Thun, for what you just said. It's a very important observation that you learn about yourself when you meet others, when you meet other people. And this is also what Mr. Winkler has just said, and I wanted to comment on that when Mr. Winkler said that every ethnic or national identity is equally important. I would like to say that diversity, ethnic diversity, has a value itself. Every language is a world. When language dies, a world dies. It's not my idea. This is a sentence said by a woman who was the last speaker of Aleutian Yupik language, and she was aware that with her dying, the whole world is gonna die. The whole world of customs, traditions, of understanding the reality is going to die. And that's why we should embrace our ethnic diversity. Thank you. I would like to speak also. Okay, thank you, Mr. Winkler, for your solidarity. We will fight together, I guess, with the Commission later on to fight for the minority safe pack together. All the members of this intergroup will fight for sure for this project, because it was a very, very good
project. But thank you very much in the name of Silesian for your solidarity regarding the question of Evin Insir. I would like to say that, Silesian language survived only because of a work of activists from Silesia, from 1989, when Poland became a democratic country. There were many organizations who were fighting for the language and for the Silesian culture, and that's the only reason why the language is still alive. As I mentioned before, there is almost 500,000 people speaking Silesian, so it is a huge group of people. Regarding the question of Robert Biedron regarding political issue, of course it is a political issue from the beginning. Kaczyński, as you know, said that we are hidden Germans, so there is a big fear that Silesians will once more after recognizing their language. But of course this is only a political issue, and in my opinion it is possible to make a deal with all the parties in Poland, like from the opposition side, because every single time when somebody from big parties is coming to Silesia, journalists are asking about the Silesian language recognition and Silesian as a minority. So I hope that it will go in a good direction. Thank you very much. Alors, avant qu'on se sépare, il y a une question qui va me permettre d'introduire la conclusion que je souhaite apporter à cette session. C'est quelqu'un qui nous a sollicité à travers le net et qui dit, voilà un moment où les moyens de l'État polonais en faveur des langues régionales et notamment du silésien sont encore taillés. Comment pouvez-vous espérer le soutien du Parlement européen? Que peut-on faire? Car aujourd'hui, je pense que Monsieur Winkler l'a exprimé pour ce qui concerne la minorité hongroise en Roumanie, je pourrais l'exprimer pour ce qui est de la Corse en France. Nous avons le même problème qui est la difficulté de faire reconnaître par les autorités de nos États et aussi de faire appuyer par l'Union européenne la revendication qui est pourtant celle de l'Union européenne, celle de la diversité. Donc nous avons proposé, nous le bureau, nous avons rencontré la FUEN et un certain nombre d'organismes qui sont des organismes européens qui se mobilisent pour la défense des langues, chacun dans leur secteur. Et nous avons convenu que la conférence sur l'avenir de l'Europe était quand même le moment et le lieu où il fallait essayer d'exprimer collectivement notre démarche pour demander à l'Europe plus de soutien et plus de reconnaissance. Et pour cela, nous avons élaboré avec ces associations un petit texte qui va être mis sur la plateforme de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est une plateforme Internet qui a été ouverte par la Commission il y a déjà plusieurs mois et qui va recueillir les propositions des citoyens européens pour que les thématiques qui leur tiennent à cœur soient prises en compte par la Commission, par les chefs d'État, et demain, nous l'espérons, dans des textes qui permettront de contraindre davantage les États en faveur des minorités. Donc ce texte va être mis en ligne par la FUEN, qui est la plus grosse organisation ONG qui soutient cela, qui avait, je le rappelle, été à l'origine du Minority Safe Pack, pour lequel il y a eu un parcours ici au Parlement qui a été favorable, puisque le Parlement européen a soutenu les propositions du Minority Safe Pack très largement, mais qui malheureusement a été évacué par la décision de la Commission de ne produire aucun acte délégué ou aucune mesure en faveur des minorités. Il faut revenir à l'assaut à travers la conférence sur l'avenir de l'Europe et obliger, par cette position qui sera mise en ligne et par l'ensemble, parce que c'est ça l'enjeu, il faut que cette position soit ensuite soutenue par le maximum de citoyens européens. C'est-à-dire... Możemy też mobilizować poparcie Europejczyków. Ta konferencja wykorzystuje internet w dużym zakresie ze względu właśnie na problemy związane z pandemią. I
obywatele, stowarzyszenia wspólnie pracują nad przejrzystym procesem europejskim. Są składane pytania, a następnie udzielane odpowiedzi. Także myślę, że będzie można tutaj spróbować pójść tak daleko, jak będzie to możliwe. Ta inicjatywa będzie przedstawiona przez podgrupę i zadbamy o możliwie szeroką komunikację, tak żeby każdy w każdym kraju czy też wspólnocie językowej mógł się z tym zapoznać. Staramy się właśnie budować taki ruch, który będzie ruchem uniwersalnym, bo chodzi o to, żeby to wsparcie na rzecz mniejszości, języków mniejszości komisja udzieliła. Dziękuję bardzo, dziękuję kolegom, członkom, którzy uczestniczyli jako goście w tym spotkaniu. My z kolei będziemy spotykali się na kolejnych spotkaniach. Ja dziękuję Łukaszowi za drugi punkt, o którym żeśmy dzisiaj rozmawiali, pani Kornu za pierwszy. My będziemy w lutym mieli kolejne spotkanie w czasie posiedzenia plenarnego o tej samej godzinie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję i do widzenia.